Dzień dobry, witam serdecznie. 9 rano czasu polskiego, 7 grudnia 2017 roku. Witam na sesji na żywo organizowanej przez firmę Tikmil. Sesji, podczas której wszystko, o czym mówimy podczas wtorkowych spotkań, w teorii postaramy się przełożyć na realne warunki. Także myślę, że najwyższy czas wystartować. Witam Mariusz, witam, dzień dobry. Najwyższy czas wystartować, a ma prawo dziać się ciekawie, chociażby z perspektywy próby pozycjonowania się pod jutrzejsze payrollsy. Będziemy sobie mówili oczywiście o parach związanych z dolarem. Będziemy obserwowali DAX-a, złoto, ale nie może zabraknąć miejsca, jeśli chodzi o Bitcoina, chyba najbardziej tak zwany mainstreamowy temat chwili obecnej. Zanim o tym wszystkim, krótkie ostrzeżenie o ryzyku. Drodzy Państwo, proszę pamiętać, inwestycje na rynkach finansowych, w szczególności produkty lewarowane, obarczone są bardzo wysokim ryzykiem, inaczej mówiąc, możliwością nielimitowanej straty, w związku z czym nie powinniśmy ryzykować środków, których utraty nie będziemy w stanie udźwignąć. Zaczynamy od. Właśnie od Bitcoina zaczynamy. Tutaj jakby duży komentarz nie jest wymagany. Natomiast jedną sprawę, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to kwestia debiutu kontraktów terminowych na Bitcoina na Chicago Mercantile Exchange. I tutaj bardzo bym uważał. Ja kompletnie nie mam pojęcia tak naprawdę, co się wydarzy, tak? Czy to będzie kolejne X% do góry, czy to będzie ten moment, że kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Nie mam zielonego pojęcia, natomiast na pewno, jeśli ktoś z Państwa handluje Bitcoinem, czy ze względu właśnie na to, że ten temat kryptowalut jest taki gorący w tej chwili, to należy o tym starcie związanym z kontraktami terminowymi na Bitcoin pamiętać, bo to może być, ja nie mówię, że będzie, może być punkt, który będzie takim zapalnikiem do czegoś. I teraz, co by to mogło być? Nie wiem, na przykład, w przypadku próby wystraszenia niektórych uczestników rynku, jakieś mocne cofnięcie, tak? I kwestia po mocnym cofnięciu, być może próby wyzbierania dołów, i jakiejś kontynuacji, na przykład tego typu scenariusz związany z rynkiem kryptowalut. Natomiast bez dwóch zdań, już sam fakt pojawienia się Bitcoina w ramach Chicago Mercantile Exchange i z perspektywy kontraktu terminowego, no tutaj co niektórym mogło, ten fakt mógł doprowadzić do tego, że tego typu info jeszcze przed debiutem jest wykorzystywane do pompowania. Okay? Zresztą, jak już pani Zosia mówi o Bitcoinie na targowisku, coś w tym jest. I teraz broń Boże, ja nie mówię, że to ma być jakikolwiek koniec wzrostu i tak dalej. Natomiast myślę o ewentualnie właśnie tej kwestii związanej z tymi takimi hot money, gorącymi pieniędzmi, które w ostatnim czasie zostały zainwestowane, czyli pompka pod debiut. Kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Chodzi mi o to, że ewentualna korekta, która może mieć miejsce, może być bardzo agresywna. Zresztą wystarczy popatrzeć ostatnie kilka dni, jak chłopaki tam się ruszają i jakie są luki na półkach, żeby próbować sobie pewne rzeczy na Bitcoinie wyobrazić. Okej. Okay. Blisko 15 tysięcy, to w zależności też kwestia różnych giełd. Ja już widziałem 15 tysięcy, na którejś z giełd w nocy zostało osiągnięte. Także o tym kolejny jakby
kamień milowy osiągnięty. To po 15 będzie pewnie 17,5 i 20 i tak co chwilę. Chociaż może już 17,5 nie będzie tak istotny. Już teraz piątkami być może będą chcieli jechać. Tak to wygląda z perspektywy wykresu dziennego, z perspektywy wykresu intraday, jeśli chodzi o Bitcoina. Przynajmniej póki co, próbując tutaj poszukać jakichś miejsc, które mogłyby ewentualnie odpowiadać za podpórkę, tak, za potencjalne miejsca, gdzie ewentualnie popyt może próbować rządzić, no to ta nocna korekta tutaj i teraz próba wyjścia górą. Zresztą znaczy my tu sobie możemy zawęzić do tego górnego cienia, jeśli chodzi intraday od Bitcoina. Natomiast biorąc pod uwagę całość, już widzimy, że ostatnie dwie godziny już tak się śpieszą po prostu, że tu już jest kwestia zbierania od razu przy pierwszym cofnięciu. Gdzie się tylko da. Myślę, że te minima tutaj azjatyckie mają prawo być łakomym kąskiem, jeśli chodzi o ewentualne stop lossy. Ok. I to wszystko mogłoby nas ewentualnie sprowadzić w okolice wczorajszej konsolidacji w połowie dnia, czyli w okolice 12800, zanim tutaj te kolejne 10% odjechaliśmy do góry. Czy kwestie związane z ewentualnymi krótkimi pozycjami, co i jak, no ciężko w tej chwili mówić o tym, gdzie jeszcze możemy dojechać. Być może, jeśli ktoś z Państwa na przykład mierzy pewne rzeczy Fibonacci, być może tutaj kwestia Fibo. Natomiast kierunek jest jeden na ten moment i tutaj z perspektywy krótkich pozycji no trzeba być szalenie ostrożnym. Patrząc na to, co się dzieje, prawdopodobnie fakt debiutu i do debiutu, jeśli chodzi o kontrakty terminowe, tutaj będzie próba wyciskania. Zobaczmy na 5 minutach, jak to wygląda. Jedyne, co my możemy sobie próbować robić, to miejsca, w których rynek może na przykład próbować na chwilę się zatrzymać. Natomiast z perspektywy takiego bardzo agresywnego podejścia, my sobie pewne rzeczy na krótkich horyzontach czasowych wyrysujemy. Jeśli tutaj do czegoś miałoby dojść, to spróbujemy to w trakcie naszego dzisiejszego spotkania, jeśli chodzi o Bitcoina, wykorzystać. Ok, to ten Bitcoin nam będzie sobie tutaj urzędował. Złoto. W końcu jest tak naprawdę, nie chciałbym powiedzieć, że jakiś nie wiadomo jaki ruch, ale piłeczka leży po stronie niedźwiedzi na złocie. I jeśli weźmiemy sobie perspektywę wykresu, zaczniemy z perspektywy wykresu tygodniowego. Przypomnę tylko, że na tygodniowym u nas obowiązuje kolor niebieski. W związku z czym zmienimy sobie odpowiednie kolory. To w przypadku złota, gdzie generalnie ja już się spotkałem z opiniami dużych traderów z renomowanym nazwiskiem, którzy od pewnego czasu byli bykami na rynku. Spotkałem się z obawami, już tak ten Bitcoin jest podgrzany, że już nawet ludzie, którzy od X lat są na rynku, stara szkoła inwestowania, obawiają się o to, czy czasem Bitcoin nie zastąpi złota. W każdym bądź razie, z perspektywy złota wygląda na to, że rynek tutaj miał problem z uporaniem się z tą podażą na górze, biorąc pod uwagę kwestię
nieudanego ataku na okolice 1350, albo jak to woli, 1350, to jeśli to, o czym teraz mówimy, z tym poszukaniem stop-lossów tutaj na górze, jeśli tego typu podejście jest prawidłowe, nie wykluczałbym jednej rzeczy, nie wykluczałbym tutaj próby przetestowania 13.30, ok? Natomiast wydaje mi się, że rynek będzie i w przypadku kontynuacji spadku wartości złota, że rynek będzie szukał z perspektywy średniego czy długiego horyzontu czasowego, będzie szukał płynności i taką płynność będzie miał szansę znaleźć w kilku miejscach na złocie. Natomiast wydaje się z perspektywy czasu oczywiście, że istnieją duże szanse na test okrągłego 1000, na test 1080, no i psychologicznego poziomu 1000, biorąc pod uwagę to, co widzimy na wykresie tygodniowym. Można się z tym zgodzić, można się z tym nie zgadzać, natomiast dopóki jesteśmy w cenach zamknięcia na wykresie tygodniowym poniżej tych poziomów tutaj wyznaczonych, czyli 13,50, 13,75, to wydaje się, że tego typu scenariusz jest w miarę prawdopodobny. Pierwsze poziomy, za chwilę będziemy próbowali tą drogę rozrysować na odrobinę niższym horyzoncie czasowym, natomiast gdzieś tutaj, jak widzimy, przystanek docelowy 1080 i okrągły 1000, jeśli ewentualnie nie niżej, tylko to się nie wydarzy jutro najprawdopodobniej, ok? Też żeby była jasność, że to się nie wydarzy jutro. No to zobaczmy, spróbujmy tą drogę rozrysować z perspektywy wykresu dziennego. My tutaj podczas jednego z naszych spotkań wyznaczyliśmy sobie taką linię trendu wzrostowego na wykresie dziennym i rynek bardzo dobrze zachowywał się, będąc nad tą linią z perspektywy tradujących w krótkim terminie na wzrost wartości na złocie. Również próba zejścia poniżej, szybki powrót, wiązała się z osiągnięciem nowych szczytów. Ten temat, czyli stopy, powrót i to, o czym rozmawialiśmy we wtorek, po powrocie, po nieudanym złamaniu linii. OK, rozmawialiśmy o tym, że nowe szczyty są bardzo możliwe i odwrotnie to działa w przypadku, kiedy jest atak na górną, na linię pociągniętą z góry, tak, na linię spadkową. W momencie, kiedy atak jest nieudany, to nowe minima mają szansę zostać osiągnięte i na ten temat sobie we wtorek sporo rozmawialiśmy, tak. Mieliśmy możliwość z perspektywy trudniących na wzrost wartości na złocie, mieliśmy możliwość osiągnięcia kolejnych nowych maksów po tym nieudanym zejściu poniżej linii, natomiast tu starczyło tylko sił na kilkanaście dolarów, tak? Tutaj już słabość, którą niedźwiedzie w tej chwili próbują na rynku wykorzystać. Z perspektywy wykresu dziennego w takim razie, na co warto byłoby zwrócić uwagę w przypadku złota, co możemy ewentualnie próbować atakować. Wydaje się, że 12.50 ma szansę być takim logicznym miejscem, gdzie rynek będzie próbował ewentualnie się bronić z perspektywy tradującej na wzrost wartości i próbować szukać płynności z perspektywy tradujących na spadek wartości, czyli poszukać tutaj jeszcze dodatkowo jakichś stop lossów, ewentualnie przed decyzją o próbie być może domknięcia części krótkoterminowych shortów. Do czego zmierzam? Widoczne tutaj jest miejsce, z którego okay. Rynek, z którego rynek ruszał i wydaje się, że 12.50 zamknięcie pod tym poziomem, okay, to będzie kwestia związana z próbą ataku na 12.00.
i ewentualnie wyiksowana tutaj potencjalna pula związana z ewentualnymi zleceniami obronnymi stop loss. No i tak jak widzimy, co 50 dolarów, 11,50, 11,00, kolejna pula stop lossów i ewentualnie finałowa belka, z którą mieliśmy do czynienia przed chwilą z perspektywy wykresu tygodniowego. Okay. W związku z czym zobaczmy w tej chwili jeszcze wykres intraday, żebyśmy mogli spróbować ogarnąć temat, jak można podejść pod złoto intradayowo. 12,50 wiemy, że jest celem. Tutaj tradującym na spadek wartości udało się połamać 12,70, które w dniu wczorajszym praktycznie idealnie w punkt, jeśli się przyjrzymy, po złamaniu, w dniu wczorajszym idealnie w punkt przetestowane. W związku z czym w dniu dzisiejszym otwarcie i maksy tutaj z sesji azjatyckiej, najprawdopodobniej na te poziomy należy zwrócić uwagę jako potencjalne miejsce, gdzie rynek być może spróbuje wrócić i poszukać ewentualnie płynności. Na złocie. I celem okolice 12,50. Także jeśli zobaczylibyśmy w trakcie sesji w Europie podczas naszego spotkania próbę podjazdu w kierunku 12,65, zobaczymy, jak to będzie wyglądało na jeszcze niższym horyzoncie. Spróbujemy ewentualnie zacieśnić dystans między poziomem otwarcia a ewentualnym stop lossem, tak żeby spróbować, jeśli będzie taka możliwość, wyciągnąć z tego jak najwięcej tego tak zwanego R, tak, czyli żeby ryzyko do potencjalnego zysku spróbować mieć jak największe. Dobrze, złoto postawimy sobie ewentualnie na ten moment przy bitku. Te dwie rzeczy wiemy dokładnie, co obserwujemy. Zanim przejdziemy do par walutowych, to jeszcze rzućmy okiem szybko na DAX-a, bo tutaj też ciekawe rzeczy od kilku dni mają miejsce. Ja tylko przypomnę, że całość, jeśli chodzi o DAX-a, to jest kwestia według mnie, i jeśli ta teza jest prawidłowa, to ostatnie zachowanie w ciągu ostatnich 15 dni jest idealnie potwierdzeniem tego. Do czego zmierzam? Mamy raz, dwa, trzy, tak zwaną trójkę, okay, i ewentualny powrót w cenach zamknięcia na wykresie tygodniowym. Najpierw poniżej 12, w tym wypadku 12,900, 12,865 będzie mógł mieć bardzo negatywny wydźwięk z perspektywy tego, co widzieliśmy w momencie, kiedy byliśmy pod tym poziomem, tak? Natomiast jeszcze gorzej z perspektywy tradujących na wzrost wartości na DAX-ie będzie wyglądało zejście poniżej 12400, jeśli dobrze pamiętam. ,12386, tak? Bo wtedy ta podaż może zacząć działać. Okay. Czyli to, z czym mamy do czynienia w ciągu ostatnich 15 dni roboczych,
chwili obecnej, to zarządzający będą płakali, zaciągali kredyty, ale prawdopodobnie spróbują utrzymać te poziomy z perspektywy jakby bardzo prozaicznej, tak? Kwestia bonusów, które są do wzięcia ewentualnie. W związku z czym wydaje się, że tutaj jakby większy nacisk jest składany na utrzymanie tych poziomów niż próbę osiągnięcia nowych maksów na DAX-ie, przynajmniej jeśli chodzi o grudzień 2017. Tak? Zresztą jak zejdziemy sobie na wykres dzienny, to my chyba ten temat poruszaliśmy, że tutaj kwestia w przypadku DAX-a próby zbierania nieudanego wybicia poniżej 12900, 12880, no ma szansę przynieść korzyści. Oczywiście w tej chwili mówimy z perspektywy kilku dni wstecz, że rzeczywiście każde tego typu podejście pod DAX-a tutaj w ciągu ostatnich kilku dni miało szansę te wymierne korzyści przynieść. Natomiast to nie jest tak, że my mówimy o tym dzisiaj, bo wspominaliśmy, jeśli dobrze kojarzę, tego typu podejście kilkukrotnie. Wydaje mi się, że tak jak wspomniałem, w cenach zamknięcia na koniec tygodnia, dopóki jesteśmy powyżej tej niebieskiej linii tutaj, to intradayowo próba szukania miejsca, jeśli testujemy 12900, kiedy próbują odwrotki, to może być to jedno z rozwiązań. Jak to w takim razie może wyglądać dzisiaj intradayowo? W dniu wczorajszym DAX bronił to, o czym żeśmy rozmawiali we wtorek, a mianowicie kwestia złamanych swingów, okay? Czyli mieliśmy kwestie związane z dołami na DAX-ie, mieliśmy kwestię nieudanej próby ataku na te minima, czyli kwestia związana z poszukaniem tylko i wyłącznie zleceń obronnych stop loss, okay? Odjazd. W związku z czym powrót w te rejony miał prawo być w dniu wczorajszym związany z próbą obrony tak zwanych złamanych swingów, tak? Albo jeszcze inaczej, ja też o tym we wtorek mówiłem, tak zwany over and under. No i tego typu rzeczy na DAX-ie w dniu wczorajszym miały miejsce. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dniu dzisiejszym, bo problem, bo jedna rzecz to jest kwestia tego zbierania tutaj na dole. Natomiast druga kwestia to jest obserwacja tego, jak my wyglądamy w momencie, kiedy zaczynamy tutaj te dołki zbierać. No i w tym tygodniu wygląda to tak, że każda górka po jakimś zbieraniu jest odrobinę niższa. Zostało niewiele czasu, bo DAX, biorąc pod uwagę dni tylko robocze, to tutaj pewnie kwestia jakichś 14 dni roboczych, bo przypominam, że DAX prawdopodobnie 31, ostatni dzień handlowy chyba na DAX-ie jest z 30, także tutaj tradujący, zarządzający, inwestujący muszą próbować wytrzymać jeszcze 14 dni roboczych w tych okolicach. No to zobaczmy intradayowo tego DAX-a, spróbujmy go rozłożyć na czynniki pierwsze, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy. Jakby to mogło wyglądać, spróbujmy się czegoś doszukać. Tutaj od góry są dość mocne cienie. Kwestie ewentualnie jakichś niedokończonych biznesów intradayowych będziemy mieli tutaj w kilku miejscach. Ok. Czwartek, środa, wtorek, poniedziałek. Tu pewnie jakieś stop lossy, gdyby rynek chciał ruszyć wyżej. Na DAX-ie na ten moment tradujący na wzrost mają odrobinę łatwiejsze zadanie, dopóki EDEK jest poniżej 1,18. Im niżej na EDEK-u, tym szansa na wyższe poziomy na DAX-ie. O tym wspominałem. Wydaje się, że dopóki tutaj maksy, ewentualne otwarcie w tym tygodniu, które jest testowane w tej chwili,
czyli ta strefa, gdybyśmy chcieli położyć strefę, to wygląda ona mniej więcej w ten sposób, no to tutaj, gdzie jest prawdopodobna kumulacja, ewentualnie jeśli chodzi o realizację częściowych zysków z dołu, czy próbę dociskania tego DAX-a tak, żebyśmy się cofali. I teraz podejście pod DAX-a z krótkiej strony rynku, no bo jesteśmy bardzo blisko miejsca, gdzie ten DAX jest cały czas zbierany. W związku z czym kwestia shortów, inaczej, biorąc pod uwagę czy short, czy long, no to tutaj to zbieranie tych dołków w sposób, o którym sobie mówiliśmy, prawdopodobnie z matematycznego punktu widzenia jest znacznie bardziej opłacalne niż próba na siłę shortowania, zwłaszcza kiedy my rynkiem ruszyć nie możemy, tak, bo to jest też istotne. W związku z czym próbując szukać shortów na DAX-ie, no jakaś próba odrobinę bardziej sprytnego podejścia i na ten moment wydaje mi się, że kwestia związana z uzbrojeniem się w cierpliwość jest na ten moment tutaj w przypadku DAX-a jakby najlepszym wyjściem i jeśli już miałbym się zastanawiać nad shortami w grudniu na indeksach w przypadku DAX-a, no to prawdopodobnie tutaj intradayowo poczekałbym na to, żeby rynek spróbował pójść do góry i spróbował mi powiedzieć, że ten ruch do góry to jest, słuchaj Piotrek, nic innego jak jedziemy tylko po stopy i to odrzucimy. I gdzie my po te stopy możemy jechać i co możemy odrzucać, no to prawdopodobne stopy są gdzieś tutaj w tych punktach, które sobie wyznaczyliśmy plus max z tego tygodnia, tak? No to gdyby rynek dojechał do tych poziomów, tak, i próbował tutaj pewne rzeczy nadbić z zawrotką, tak, no to być może byłby to taki sygnał dla mnie, biorąc pod uwagę to, co tutaj wtedy z lewej strony widzieliśmy, że słuchaj Piotrek, my tu pojechaliśmy tylko po stopy i być może, że tu warto ewentualnie rozejrzeć się za intradayowymi krótkimi pozycjami na DAX-ie. I tak też w ten sposób postaramy się na tego DAX-a spojrzeć w dniu dzisiejszym. To nie jest tak, że tutaj jakby nie wiadomo jaki dystans, bo to dla DAX-a to jest raptem 100 punktów, to dobrze wiemy, że DAX może to w okolicach 120-240 sekund zrobić, tak? Także tak tego DAX-a sobie na ten moment bezpańsko zostawimy. Jeśli chodzi o Bitcoina, to wybiliśmy, jeśli mogę się tak wyrazić, przepraszam, jeśli kogoś obrażę, wybiliśmy zęby kolejnym niedźwiedziom. Na ten moment kwestie zapewne związane z podstawą tej świecy. Mają szansę działać jako potencjalne miejsce popytowe. Zwłaszcza, że mamy tutaj kwestie związane w tej chwili z perspektywy tego, o czym rozmawialiśmy w ostatni wtorek. Kwestia wzrostu, kwestia bazy, próba wyjścia na Bitcoinie górą. OK. DAX-a mamy też omówionego, możemy w spokoju rozpocząć pary walutowe i tutaj z perspektywy głównie dolara, z perspektywy dwóch głównych par, jeśli chodzi o koszyk dolarowy, mianowicie euro-dolar i dolar z jenem. Zaczynamy od euro-dolara i tutaj bardzo istotną rzeczą jest kwestia, w przypadku euro-dolara, kwestia wydarzeń, z którymi mieliśmy do czynienia w dniu wczorajszym, a mianowicie kwestia zejścia i zamknięcia poniżej istotnych poziomów ponownie związanych ze spadkiem, z którym mieliśmy do czynienia po decyzji Europejskiego Banku Centralnego i po konferencji pana Draghiego, zaraz to na wykresie pokażę, zresztą mamy tutaj na zielono belkę z tym związaną i to jest to miejsce. I to jest dość istotna sprawa z perspektywy tego, że te maksy związane z Europejskim Bankiem Centralnym próbowaliśmy wybić.
udało się osiągnąć ten cel i wydawało się, że droga w kierunku 1,2350, 1,25 jest dla byków na euro-dolarze otwarta. Natomiast tutaj ząg się pojawił, okay? I realizacja czarnego z perspektywy tradycyjnego wzrostu wartości na euro-dolarze, realizacja czarnego scenariusza, zwłaszcza kwestia dnia wczorajszego, gdy doszło już do domknięcia poniżej tych poziomów. W związku z czym najpierw rozpatrzymy sobie euro-dolara z perspektywy tradujących na spadek wartości, bo wygląda na to, że próba powrotu w te rejony tutaj, okay, będzie miała szansę uaktywnić tą podaż związaną z Europejskim Bankiem Centralnym. No to zejdźmy sobie na niższy horyzont czasowy na euro-dolarze i za chwilę pewne rzeczy będą pewnie trochę jaśniejsze, trochę nam się rozjaśni, mianowicie kwestia, gdzie my możemy próbować atakować tego euro-dolara. No jakby to, co przed chwilą wspomniałem, naturalna kwestia, czyli atak w okolicach retestu po przebiciu w dół, retestu poziomu związanego z Europejskim Bankiem Centralnym, tak? I to było, to samo takie stwierdzenie to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że jeśli popatrzymy na ETK-a i na ten ruch w tym tygodniu, ok, czwartek, środa, wtorek, poniedziałek, czyli od tego miejsca, to przede wszystkim to, na co jesteśmy w stanie zwrócić uwagę, to kwestia tego, że otworzyliśmy się generalnie rzecz biorąc luką, tak? Po czym tak naprawdę rynek był bardzo słaby. W poniedziałek, po tym jak żeśmy zaczęli robić nowe dołki, jakakolwiek próba podbitki, nie było tutaj sił na to, żeby tą podaż z początku tygodnia wybić, żeby tutaj poszukać jakiejś płynności stop lossów. Był tylko podjazd, który zatrzymał się pod maksami z tego tygodnia i kolejny nowy dołek. Podbitka, kolejny nowy dołek. Tak? No to teraz w kwestii podbitek, no to tutaj z późnego poniedziałku w połączeniu z sesją azjatycką, okay, mieliśmy podbitkę. Znowu we wtorek późnym popołudniem w połączeniu z sesją azjatycką mieliśmy podbitkę. Co się okazuje? Okazuje się, że tego samego dystansu użyliśmy. No to idąc tym tropem, biorąc pod uwagę, gdzie jesteśmy, późna środa, no Azji brakło sił, natomiast być może, że Europa spróbuje ten dystans tutaj nadrobić i prawdopodobnie, zwłaszcza, że teraz nam się to układa, jak mniemam, w całość i mnie przynajmniej się składa w całość, mam nadzieję, że Państwu również, że pierwszym krokiem, ja nie wiem, czy to zadziała w ten sam sposób, tak? Natomiast jest podpórka dla teorii, że jeśli spadaliśmy tutaj w związku z Europejskim Bankiem Centralnym, a jesteśmy poniżej tych poziomów, to jeśli spróbujemy te poziomy przetestować, tak? No to powinniśmy znaleźć tu podaż przynajmniej za pierwszym razem, tak? Oczywiście nie będzie dyskusji, jeśli tej podaży nie znajdziemy i złapie nas stop loss, no bo nie będzie o czym dyskutować. Będzie kwestia tylko przyjrzenia się jeszcze raz i sprawdzenia, czy gdzieś został popełniony błąd. Natomiast w ramach tej belki zielonej, czyli potencjalnego miejsca, gdzie albo podaż, albo popyt mogły mieć miejsce z perspektywy wykresu dziennego, to w ramach tutaj mamy, w ramach dnia wczorajszego i tego zejścia na nowe minima, mamy tutaj potencjalne dwa miejsca podażowe, tyle że to miejsce podażowe, ta żółta belka tutaj, idealnie wpisuje się w scenariusz z podażą związaną z Europejskim Bankiem Centralnym i idealnie wpisuje się w scenariusz związany tutaj, gdybyśmy mieli ten sam dystans, jeśli chodzi o podbitkę zrobić. W związku z czym z perspektywy euro-dolara na teraz, podczas naszego spotkania, jeśli chodzi o sesję europejską, to kwestia złożenia
zlecenia i czekania cierpliwie na to, co tutaj się może wydarzyć. Pytanie tylko o stop lossa. Tu będzie 18, a celem byłoby, zaraz powiem, co jest celem, bo celem będzie 17,20 według mnie, czyli 80 przy 18. No musi być ten stop powyżej tego miejsca, bo to jest potencjalnie to miejsce, ta świeca wzrostowa to jest potencjalnie ukryta podaż, tak? Rozmawialiśmy o tym, że jeśli duży chce zainicjować jakiś ruch i ma być to ruch spadkowy, to on będzie inicjował ten ruch na wzrostowej świeczce, tak? I wygląda na to po tym, co się wydarzyło po tej świeczce, a to nam wystarczy, bo my nie musimy wiedzieć, że ta wzrostowa świeczka, kiedy się tworzy, że ona jest podażowa. My potrzebujemy tą informację później i po tym, co się wydarzyło później, no, ta informacja się pojawiła, że to może być kwestia związana z ewentualną podażą. Na euro-dolarze, no i ten nasz stop niestety w tym wypadku powinien być na tym poziomie. Okej. Natomiast kwestia celu to jest 17,20. Ja już śpieszę wytłumaczyć, bo ja już sobie tego etka analizowałem wcześniej. Już śpieszę wytłumaczyć, co, jak, gdzie, po co i dlaczego, tak? Bo jedna rzecz to jest kwestia związana z podażą tutaj, tak? Natomiast druga kwestia to jest też kwestia zastanowienia się, gdzie może rynek próbować ewentualnie tego etka zbierać, tak? I to, o czym wspomniałem, tu mamy kwestię, no bo tu możemy napotkać na podaż związaną z Europejskim Bankiem Centralnym, ale to nie jest tak, że byki będą bezradnie siedziały i czekały, co się stanie, tak? W związku z tym wyjściem górą, to tutaj mamy potencjalną strefę popytową, bardzo szeroką z perspektywy wykresu dziennego, ta zawrotka, tak, którą można odrobinę zwęzić, zawęzić i ja to zrobiłem, pozwoliłem sobie to zrobić na zasadzie tutaj ewentualnie tego górnego cienia, jeśli chodzi o tą taką świecę przypominającą odrobinę ewentualnie doji, tak? Natomiast ja nie wiem, czy my ten temat poruszaliśmy, natomiast jest kwestia według mnie, że tutaj na etku, okay, o tym rozmawialiśmy na pewno we wtorek, jeśli chcielibyśmy się bliżej przypatrzyć, to tutaj jest jedna rzecz związana z tym, o czym rozmawialiśmy we wtorek, czyli jedno to jest kwestia już zawężonej potencjalnej strefy popytowej. Natomiast wewnątrz tutaj tego miejsca jest jedna rzecz, o której rozmawialiśmy we wtorek. Czy ktoś mi powie, co tutaj jest takiego charakterystycznego, o czym rozmawialiśmy we wtorek i dlaczego moim celem dla tych ewentualnych krótkich pozycji są właśnie okolice 17-20. Zobaczymy, kto uważał na lekcji wtorkowej. Mamy trochę czasu, także ja mogę chwilę pomilczeć. Co jest charakterystycznego tutaj? Już nawet podpowiadam prawie gdzie, ale co tu jest takiego charakterystycznego, co również w ramach tej strefy popytowej, co mówi mi, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że w te rejony, jeśli mam rację co do próby kontynuacji spadków w związku z tą podażą, to co mi tu podpowiada, że to jest 17,20 jest potencjalnym celem? Jeszcze raz, przy założeniu, że podejście do krótkich jest właściwe. To dlaczego akurat 17,20 Piotrek sobie wybrał, a nie na przykład to 17,60, czyli ten górny cień tego doji, albo w ogóle nie podstawę tej świecy, nie podstawę tej strefy, która w dniu wczorajszym była testowana, tylko akurat 17,20.
Już nie powiem, że w ogóle są szanse na 16,80. Jeśli niedźwiedzie będą chciały kontynuować, bo za chwilę sobie będziemy budowali scenariusz, co jeśli tutaj pewne rzeczy nie dojdą do skutku z krótkiej strony rynku. No to ja w takim razie odsyłam Państwa do wtorkowego naszego spotkania. Oczywiście zapraszam na najbliższy wtorek, bo tam będziemy wszystko podsumowywać, ale nieprzygotowanych studentów odsyłam do archiwum. Nagranie powinno być na YouTubie, na kanale Tickmilla. Jeśli byłby problem ze znalezieniem, to proszę o kontakt z kolegami z Tickmilla. To myślę, że oni spokojnie podeślą. O, Tomasz! Bomba! Dokładnie. Tomku, a ciężko będzie, żebyś mi powiedział, czy dopowiedział. W każdym bądź razie odpowiedź jest akurat na piątkę, kwestia niedokończonego biznesu i dokładnie na ten temat my rozmawialiśmy, czyli jakaś pewna pula stop lossów tutaj ewentualnie do poszukania również. W związku z tym z krótkiej strony rynku tak, kwestia tego typu podejścia. To jest celem, tak, bo mamy bardzo szeroko i tutaj jakby pewnie, że w każdym miejscu może być próba czy podbicia euro, czy w ogóle zawrotki i wyrzucenia nas z rynku z perspektywy krótkich pozycji, no to nie podlega dyskusji, tylko zastanawiam się, czy jakiś, jeśli w ogóle założenie o popycie tutaj w tej strefie będzie prawidłowe, no to rozmawialiśmy o tym we wtorek, że kwestia, ok, ja mogę kupować tutaj ze stop lossem tutaj, ok, i to jest w okolicach 70 pipsów, ok, dystans, a w związku z czym w przypadku podejścia, które oczywiście życie weryfikuje, ale od czegoś musimy zaczynać. To w przypadku podejścia 3R, no to musielibyśmy szukać 210 pipsów do góry, a 210 pipsów do góry z obecnych poziomów to jest dobrze ponad 1,20, tak, wyjściowo. No i pytanie, skoro mieliśmy tutaj problemy i jesteśmy na tym poziomie, tak, no to próba na siłę tutaj, ryzykując tak dużo, znacznie łatwiej, próbując się zagłębić w tą strefę, nawet tutaj, tak, w okolicach 17,60 i obrony 17,20, no to mamy już tylko 40 i potrzebujemy ewentualnie 120 i z 17,60, 120 to jest 18,80, a 18,80 to jest ten tydzień. No to już jest znacznie bardziej realne, tak? A jak zagłębimy się w tą strefę jeszcze bardziej, no bo po co próbować tradować z 40-pipsowym stop lossem. Być może lepiej tradować z 12-pipsowym stop lossem, tak? Ja nie sądzę, że day traderzy w Goldmanie handlują już w ogóle pominąwszy to i stwierdziwszy, że oni w ogóle w inny sposób handlują, ale na pewno nie z 70-pipsowym stop lossem, no to jak spróbujemy przyjrzeć się temu, o czym mówiliśmy we wtorek, to nie jest tak, że na pewno my tutaj dojedziemy i że to, co Piotrek w tej chwili mówi, to na 100% się sprawdzi, bo ja to tłumaczyłem we wtorek, ale to jest kwestia, która może nam dać odrobinę przewagi nad pozostałymi uczestnikami na rynku. Pytanie, które może ktoś zadać, kurde, Piotrek, ale o czym ty mówisz, jakie jest zdobywanie przewagi na rynku walutowym? No chodzi mi o to, że jak sobie weźmiemy tą przestrzeń tutaj, ok, i jeśli będą mieli bronić tego swingu tutaj, jeśli będą mieli bronić tego swingu, ja zaraz jeszcze to podeprę wykresem godzinowym,
to, o czym mówimy teraz, podeprę jeszcze wykresem godzinowym za chwilę, mam nadzieję, to zmierzam do tego, że próba kupna w rejonie tak zwanego niedokończonego biznesu, o którym napisał Tomasz, okay, wiąże się z minimami z tego swingu tutaj i z tej świecy przed swingiem. I to jest kwestia związana z zamknięciem 17.33 i najniższym punktem 17.22, 11-pipsowa strefa, która będzie nas ewentualnie w przyszłości interesowała, a stop poniżej 17.12, poniżej 17.11, tak? Czyli nagle z dystansu 70 pipsów stop lossa, okay, nagle z 70 pipsów stop lossa jesteśmy w stanie zejść w okolice średnio, tak? Bo w okolice 15, mówiąc o samym tutaj minimum, jeśli chodzi o niedokończony biznes, to nawet 11, tak? Ale średnio między powiedzmy 22 i 10, to wyjdzie nam gdzieś średnio w okolicach 15 pipsów. No to z 15 pipsów znacznie łatwiej intradayowo zrobić 45 niż z 70 zrobić 210. To jest chyba jasne i to tutaj nie podlega dyskusji. Okay? W związku z czym spróbujmy zejść na wykres godzinowy intraday i tą teorię o tym 17, okolicach 17-20 podeprzeć intradayem, tak? No i kurka wodna. Wow! Da się, zobaczcie. Czy ktoś mi powie już po wtorkowych zajęciach, gdzie ja znalazłem podpórkę, w czym? Jedna to niedokończony biznes, o którym przed chwilą mówiliśmy na dziennym, druga to była końcówka chyba naszego czwartkowego spotkania, przepraszam, wtorkowego spotkania, kiedy mówiłem, że rzeczy podobne do niedokończonego biznesu, troszeczkę inaczej nazwane, związane też ze swingami. Dobra, Tomasz zostaje studentem roku. Kwestia obrony złamanych swingów, over and under, idealnie wpisuje się w scenariusz związany z tym, o czym mówiliśmy z perspektywy wyższego horyzontu czasowego. Tutaj idealnie wpisuje się w scenariusz na wykresie godzinowym, zwłaszcza, że, bo tutaj możemy mówić, ktoś może powiedzieć, Piotrek, ale tutaj wyjeżdżaliśmy bardzo mocno z 17.35, to te twoje 17.20 może tak nie do końca być. Okej. Okay. To jest w pewnym momencie jest też kwestia pracy ze swoją pozycją, bo to też o tym mówiliśmy, że próba czekania, że dojedziemy co do pipsa, okay, a w momencie zwłaszcza, kiedy brakuje nam 2-3 pipsy do celu, a w dalszym ciągu ryzyko, bo to też błędne jest, ja uzupełnię jedną rzecz, zanim skończę to, bo tutaj Tomasz bardzo dobrze to określił, ale jedną rzecz, według mnie błędne podejście, zwłaszcza u osób w początkowej fazie, to jest takie, że zróbmy sobie takie szybkie założenie, że jest SK na ETK-u powiedzmy właśnie z poziomu 1.18, okay? Powiedzmy, że stop loss był na poziomie 1.18.20, okay? I powiedzmy, że właśnie celujemy w 1.17.20, no, coś blisko naszego przykładu zróbmy, tak? Czyli generalnie rzecz biorąc ryzykujemy 20 pipsów, żeby wziąć 80, 4R, nie najgorzej, okay? 4R, nie najgorzej. I błąd, jaki jest najczęściej popełniany, bo to, o czym ja mówię, wyjściowo 4R, życie za każdym razem, po każdym nowym kliknięciu buy albo sell, już później rynek nas będzie weryfikował, tak? Bo ja mogę sobie założyć na bazie tego, co widzę tutaj, że to jest mój ostateczny cel, ale tą pozycję muszę później prowadzić. I bardzo błędnie w wielu przypadkach są pozycje prowadzone na zasadzie takiej, że zjeżdżamy na przykład z 1, nie wiem, 18, zaczynamy jechać w dół i jesteśmy powiedzmy na 1,1750, tak? Jesteśmy na 1,1750
i człowiek stop lossa zmienia z 18,20, zmienia na plus 1, 17,99, ok? I mówi, już mi się teraz nic nie może stać, ja już mam plus 1, to już czekam na 17,20, bo tak sobie wyliczyłem i te 17,20 będzie na pewno. Tak? Po czym kurs spada do 17, no załóżmy do tego naszego 17,35 tutaj, czyli przed 17,20. Kurs spada do 17,35. Człowiek się trzyma swojego założenia, plus jeden mam, dojedziemy do 17,20, ja nic nie ryzykuję. Kurde, jak nic nie ryzykujesz, chłopie? Kto mi powie, czym ryzykuje? Ma do celu 15 pipsów, do 17,20 ma 15 pipsów, bo jesteśmy, przypominam, 17,35, a do plus jeden, do plus 1, kiedy w tej chwili w kasie ma 65 pipsów, a do plus 1 64 pips, a do celu 15. Jak nie ryzykujesz, chłopie? Jak nie ryzykujesz? Jeśli na 17,35 brakuje ci 15 pipsów, tak? A chcesz ryzykować 65, odwracasz wszystko do góry nogami, o czym rozmawialiśmy, tak? A co jeśli minimum będzie 17,34 i rynek na niskim horyzoncie czasowym zacznie ci robić coraz niższe dołki, coraz wyższe górki? To dalej się będziesz upierał, że musimy zjechać do 17,20, bo ja sobie tak powiedziałem? Możesz się upierać, jak możesz ruszyć rynkiem. Możesz się upierać, jak wiesz, że masz wystarczającą ilość kasy, że sam zrzucisz ten rynek do 17,20. To jest to, o czym mówię, że po każdym kliknięciu kupna lub sprzedaży od pewnego momentu musimy zacząć próbować aktywnie pracować z tą pozycją. Ja nie mówię, że mamy, że koniecznie trzeba ślęczeć i wpatrywać się w ten monitor, ale kwestia sprawdzenia, że jak pewne rzeczy zaczynają nie iść zgodnie z naszym planem, to czasami to będzie, że będzie trzeba przy założeniu 3R. Czasami będzie trzeba uciekać po 1R, a czasami dojedziemy do celu, dojedziemy znacznie niżej, tylko że już będzie rynek jechał bez nas, tak? Natomiast to nie jest tak, że na plus 1 ty już niczym nie ryzykujesz, zwłaszcza jak rynek jest bardzo blisko osiągnięcia twojego celu, w tym wypadku, naszego przykładu to było 4R, ale nagle 15 pipsów wyżej zaczyna kołatać się i nie wygląda na to, że będzie chciał zjechać te 15 pipsów niżej. A ty ryzykujesz 64 dodatkowymi pipsami. Ok? Dokładnie, Laudo. Trzeba zwrócić uwagę na to, co się dzieje i jak rynek mówi, że ok, chcesz jeszcze 15 pipsów, ale ja ci w tej chwili ci ich nie dam, no to jest kwestia tego i tutaj każdy z nas pewnie indywidualnie będzie do tego podchodził. Ja to w któryś czwartek, nie we wtorek, w któryś czwartek to już tłumaczyłem, że kwestia, że jeśli na przykład ma to być 3R, ok, i mam na przykład, to jest mój box związany z otwarciem i stop lossem, ok, no to 3R to będą 3 tego typu boxy, to o ile w przypadku pierwszego boxu, w niewielu przypadkach, ale wyjdźmy znowu z założenia takiego, bo to w wielu wypadkach będzie też kwestia indywidualna, ale do czego zmierzam, że w przypadku pierwszego boksa, no ta pozycja powinna mieć trochę miejsca do oddychania, no to tutaj być może, że jeszcze nie ma pracy z pozycją, tak, ale to mówię, każdy przykład pewnie będzie case by case, indywidualnie przez każdego traktowany. Zaczynamy atakować miejsca, gdzie już mamy powiedzmy 2R, tak, czyli drugi boks i 2R, ale w momencie, kiedy jesteśmy w trzecim boksie, zakładając, że gram 3R, bo tak mi wyszło z tego, co sobie popatrzyłem, to jeśli już jestem w trzecim boksie, tym, który w finałowej fazie ma mi dać 3R, to w zależności od tego, ile brakuje mi do celu, tak, w wypadku naszego przykładu brakowało nam tam powiedzmy 15 pipsów, tak, to jakby rynek zaczął mi zawracać i zabierać 15 pipsów, czyli z tego 17,35 zacząłby podjeżdżać pod 17,50,
to prawdopodobnie to byłby maks, który ja bym chciał już oddać, tak? Skoro do celu miałem 15, no to jedyne, co chciałbym mu oddać temu rynkowi, no to jest tyle, ile mi brakło ewentualnie do celu, tak? Ale nie całe 65 pipsów. OK? No to wracamy do tego, do tej kwestii związanej z etkiem. Jeśli ten short by wszedł, 17-20, to jest kwestia związana z obroną tak zwanego swingu, a mianowicie kwestia tego, jak tutaj sobie próbowaliśmy odjechać ten swing do góry, OK? Powrót, rynek wziął stopy i z tego miejsca odjechał do góry, tak? Ale ten swing poprzedni przed stopami, OK? Jest na 17, w okolicach 17-20. Okay. W związku z czym ten odjazd tu 17-35 znowu, pewnie, że może być potraktowany jako dobre miejsce do tego, żeby próbować atakować. I jeśli będąc w krótkich pozycjach będziemy się tutaj zbliżać, a z perspektywy, nie wiem, jakiegoś prostego podejścia będzie mi wychodziło, że jednak tu mają szanse większe się zatrzymać niż dojechać do mojego 17-20 czy 17-22, to będę sobie to już na bieżąco weryfikował, tak? Natomiast na ten moment, składając tego całego etka do kupy, okay, to ten odjazd tutaj, to według mnie to są miejsca, w których ewentualnie jest szansa na to, żeby jeszcze poszukali dodatkowych stop lossów, tak? I do tego, żeby do tego swingowego punktu tutaj nad tymi stopami, które wzięli, wyraźnie tu był atak tylko i wyłącznie na stopy, to, że to będzie obrona złamanego swingu właśnie tutaj. A tu jeszcze będą się posiłkowali stopami do częściowej ewentualnie realizacji, tak? Rozmawialiśmy we wtorek zresztą o tym, że nie chciałbym powiedzieć, bo to nie będzie prawda całkowita, że zawsze tak jest, ale w większości przypadków będzie tak, że jeśli on tutaj ma nagromadzoną ilość krótkich pozycji, to żeby może nawet nie odwrócić się, ale zrealizować zyski, on potrzebuje z krótkich, jak realizuje zyski, to kupuje. Czyli on potrzebuje mieć sporą pulę zleceń sprzedażowych w tym wypadku, żeby on mógł się wyzerować albo nawet odwrócić na longi. No to gdzie on może napotkać największą pulę zleceń sprzedażowych? Pod jakimś istotnym poziomem związanym z longami, gdzie są stop lossy. Odwrotnością dla longa, inaczej, stop lossem dla longa jest co? Jest odwrotna pozycja, zlecenie sprzedaży. O, ten, który prowadzi tą pozycję tutaj, jest short, potrzebuje kupić, w związku z czym on potrzebuje pulę zleceń sprzedażowych. Na przykład sell stopów, na przykład stop lossów dla długich. OK? Mam nadzieję, że ma sens. I rozmawialiśmy, że kwestia czy rozpoczęcia korekty, czy rozpoczęcia zmiany kierunku. W wielu wypadkach to jest tak, że najpierw następuje próba poszukania stop lossów. Jak sobie, drodzy Państwo, tego typu rzecz zapamiętacie, pewnie, że zostanie ograniczona jakby kwestia związana z ilością wejść, ale dobrze, bo my chcemy ograniczyć overtrading. Okay. Jeśli chociażby na samej zasadzie, no nawet na bazie tego jednego zdania, tak, że część rzeczy kończą stop lossy, to nawet na bazie tego malutkiego szkieletu można, w zależności od tego, jakim ja indywidualnie, jaką jestem osobą, jakim chcę być traderem, nawet w ramach tego jednego stwierdzenia można próbować budować coś dla siebie. I w wielu wypadkach będzie tak, że to jest ta odrobina przewagi nad pozostałymi uczestnikami rynku. Okay. Drugą rzeczą, ale to za chwilę, myślę, że starczy czasu. Skończmy tego etka, zobaczmy jeszcze dolara z jenem i funta, i bo tutaj dzisiaj mamy wprowadzać w życie rzeczy z wtorku, a nie powtarzać wtorek. Także wiemy, gdzie czekamy z etkiem na ten moment, na shorty, longi, owszem. Tutaj próba zawrotki, próba trzymania rynku, pewnie, że może mieć miejsce w każdym momencie,
ze względu na to, w jakim miejscu, ale schodząc na coraz niższe horyzonty czasowe, spróbowaliśmy przynajmniej dopasować tą całą strefę, rozbiliśmy na, jeszcze raz, żeby było wiadomo, o czym mówimy. Tą całą strefę potencjalnego popytu na ETK-u rozbiliśmy na drobne szczegóły i wyszło, że przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest miejsce, jeśli gdzieś będą mieli bardzo mocno bronić ETK-a, to na zasadzie obrony dolnego swingu. Tyle. To zobaczmy tego ETK-a na godzinowym, no do nisko, coraz niżej, zwłaszcza, że tutaj podaż póki co jest w miarę agresywna w okolicach maksów azjatyckich, także tego do ETK-a sobie zostawmy. DAX bez specjalnych fajerwerków na teraz, Goldie też daleko od naszych ewentualnych poziomów, a Bitcoin swoje. Dolar z jenem. Musimy zacząć od kwestii związanej z wykresem tygodniowym. Jesteśmy w bardzo istotnym punkcie, natomiast myślę, że tutaj jeśli pewne rzeczy będą miały się wydarzyć, to jest też kwestia ewentualnie, żebyście obserwowali sprawy związane z rentownościami na przykład na 10-latkach. Wiesz co, Laudo, to jest z perspektywy fal, to jest tak, że myślę, że nie jestem dobrym partnerem do rozmowy, bo jeśli chodzi o falę, to policzę do 5 i do 3 i to jest wszystko ewentualnie, tak? I akurat znowu, żeby nie było, jeśli dla kogoś coś działa, wszystko w porządku i trzeba się tego trzymać, zwłaszcza jeśli działa i są pozytywne rezultaty, to trzeba się tego trzymać. Ja nigdy nikomu nie powiem, że to, o czym ja mówię, jest tylko jedynym środkiem do celu, bo tak nie jest. Coś, co może mi pasować, niekoniecznie może komuś innym pasować i tak było ze mną w przypadku fal. Kompletnie nie pasuje mi do niczego i i tyle, tak? Nie jestem w stanie, próbowałem się temu przyglądać, rozmawiałem z ludźmi, którzy według mnie mają pojęcie na temat fal, żeby mi to spróbowali uprościć. W ogóle do mnie nie trafiło to do mnie i tyle. Także nie jestem partnerem, jeśli chodzi o fale do rozmowy. Jeśli chodzi o Bitka, Jacku, to ja myślę, że biorąc pod uwagę miejsce, jak i to, w czym jesteśmy, to tak. Ja wiem, że na niektórych giełdach 15 tysięcy było testowane i myślę, że to trzeba ćwiartkami i połówkami podchodzić do Bitcoina, jeśli chodzi o potencjalne opory. Natomiast na samym początku ja również powiedziałem, że biorąc pod uwagę, jak rynek Bitcoina się zachowuje, biorąc pod uwagę nadchodzącą porę związaną ze startem kontraktów terminowych na Chicago Mercantile Exchange, to może być pompka związana kupuj plotki, sprzedawaj fakty, tak? Czyli nie zdziwię się, jeśli tutaj będą dociskać, to, żeby była jasność. To nie jest tak, że ja jestem pewien, że będą dociskali i nie wiem, przed Chicago Mercantile Exchange osiągniemy nawet 20 koła, nie wiem. Natomiast nie wykluczam tego, że właśnie to, o czym mówiłem, że ten debiut kontraktów terminowych na Chicago Mercantile Exchange może być takim zapalnikiem do czegoś, albo do jeszcze większej pompki, albo do korekty. Biorąc pod uwagę to, co robią teraz, może się okazać, że debiut kontraktów może być przyczynkiem, zapalnikiem do tego, żeby coś skorygować, tak? Kupuj plotki, sprzedawaj fakty na takiej zasadzie. Czy 100 koła do 2018 roku? Nie mam kompletnie zielonego pojęcia. Nie, ani nie zdziwi mnie 1000, powrót do 1000 czy poniżej 1000, ani nie zdziwi mnie 100 koła. No naprawdę, to jest kwestia tego, jakby specyfika chyba tego instrumentu, jeśli można mówić o Bitcoinie jako o instrumencie. Bo dziwi mnie, bo ja też mam jakieś tam swoje lata, tak? Dobrze po 40, więc potrafię na pewne rzeczy spojrzeć odrobinę inaczej, przynajmniej tak mi się wydaje, ale dziwi mnie, że bardzo znane nazwiska wypowiadają się na temat jakby z przekonaniem na temat Bitcoina
na zasadzie takiej, że to fraud i tak dalej. Chociażby sławetna wypowiedź szefa JP Morgan, tak? Jedna rzecz, która tutaj, bo tak jak mówię, ja nie wiem, może to jest największy schemat Ponziego, jaki mieliśmy w historii, może, nie mam pojęcia. Natomiast nie mówiłbym tego mimo posiadanego nazwiska, pozycji i tak dalej. Myślę, że część inwestorów związanych ze starą szkołą ma prawo nie rozumieć tego instrumentu. Część znanych nazwisk starej szkoły inwestorów może sobie również, próbując wypowiadać się w ten, a nie inny sposób, próbuje siebie usprawiedliwić, że nie są zaangażowani w ten instrument, tak? Jeszcze raz, może to być największa piramida finansowa, jaką świat widział, biorąc pod uwagę jakąkolwiek spiskową teorię dziejów, tak? Nie wiem, nie potrafię tego powiedzieć, ale też będąc na pozycji szefa JP Morgan i tak dalej, wydaje mi się i naprawdę niektórych innych dużych nazwisk, ludzi, którzy osiągnęli pewną pozycję na rynku, nie poprzez wypowiedzi, a poprzez to, co zrobili na zasadzie swojego portfela, a dzisiaj wypowiadają się, że to jest bańka i że spadnie, to według mnie są to osoby, które najprawdopodobniej, ja też nie do końca rozumiem ten instrument, tak, ale że ta stara szkoła, czyli jeszcze starsi ode mnie, którzy tam na starej ekonomii dorobili się, mają prawo nie rozumieć tego, tyle tylko, że być może ego jest trochę za duże, albo też kwestia związana z tym, że nie wskoczyli w cudzysłowie do tego pociągu w odpowiednim momencie i albo to jest próba zepchnięcia cen na niższe poziomy, żeby jeszcze się tam spróbować dołożyć, albo w każdym razie no do tego zmierzam, że z tymi takimi jednoznacznymi stanowiskami tutaj trzeba bardzo uważać. Tulipany do kwadratu. Słuchajcie, no gość, który jest właścicielem jednej z firm, jeśli chodzi o rynek związany z ochroną online, tak? Czyli chodzi mi tutaj o właściciela firmy, która zajmuje się programami antywirusowymi. On ma znowu troszeczkę przechyłkę w drugą stronę, tak? A propos tutaj Laudo, jak napisał 100 koła do końca 2018 roku i to jest gość, który właśnie w tym kierunku, ale to na takiej zasadzie, że to nie jest taka przechyłka do końca, tak? Jak szef JP Morgan, który mówi, że to bańka i że zwolni wszystkich, którzy będą się zajmowali Bitcoinem, tak? To u tego człowieka znowu jest przechyłka taka bardzo pozytywna, ale właśnie z próbą wyjaśnienia, że nie każdy może ten instrument, jeśli możemy to nazwać instrumentem, rozumieć i tak dalej, ale żeby nie zabierać czasu. Także w przypadku, odpowiadać Jackowi na opory, nie wiem, myślę, że tutaj psychologiczne poziomy trzeba brać pod uwagę i do momentu startu kontraktów w ten sposób trzeba zwrócić uwagę. Natomiast jedna rzecz, jeśli nie mam linku przy sobie, natomiast powiem tak, że jeśli chodzi o banki inwestycyjne, bankierów w Stanach Zjednoczonych, są przerażeni. Wczoraj Bitcoin, bo dzisiaj to już znacznie wyżej jest, ale wczoraj Bitcoin w pewnym momencie był większy niż cały Citi. I wśród bankierów podnoszą się obawy, kurde, co to dalej będzie, tak, że zaraz stracimy naszą pozycję. I jeśli zerkniecie na online'owy Financial Times, tam jest to fajnie napisane, bo już było lobby, żeby wstrzymać premierę kontraktów terminowych na Bitcoina na Chicago Mercantile Exchange, właśnie wysnuwając teorię, że to nie wiadomo, że to ryzyko. Kurde, chyba nie ma większego ryzyka i większych fraudstersów niż bankierzy inwestycyjni ze Stanów Zjednoczonych. Ale to już zamykamy ten temat. Także tutaj ćwiartki i połówki i psychologiczne całe poziomy, tak? Czyli w tym wypadku no 15 tysięcy
Ja już widziałem, tak jak wspomniałem, na kilku giełdach, czyli co, 17,5, 20, i ale do spodu bym bardzo uważał z pierwszymi poziomami, bo jak zaczęłaby się lawina, to myślę, że tutaj będzie trzeba troszeczkę sprytniej spróbować do tego podejść, no bo w ostatnich dniach, tak jak mówię, no, patrząc na półki, to nawet na tych dużych giełdach potrafiły być niezłe luki na półkach i trochę mniej tej płynności. Jeśli chodzi o intraday, no to na ten moment na wykresie godzinowym, to tak, pierwszą podpórką ma szansę być kwestia związana z podstawą poprzedniej świecy, tyle tylko, że znowu czekałbym na dolne cienie tutaj, czyli jakieś delikatne stoplosy, a zbierali już na zasadzie tego popytu, który w Azji się pojawił. I tutaj już te dwie strzałki, które rano sobie rysowaliśmy, były podpórką. Dobra, mamy euro-dolara, musimy wrócić do dolara z jenem, bo nie ogarniemy wszystkiego. I teraz z perspektywy dolara z jenem dość istotna sprawa związana... Na ten temat pewnie, Laudo, moglibyśmy cały dzień rozmawiać i szukać za i przeciw, natomiast może to być jeden z czynników, o którym wspomniałeś, tyle tylko, że to może być kwestia związana z tym, że tego typu konflikt zbrojny może być na przykład pchnąć do Bitcoina. Ale fajnie to ujął jeden z inwestorów, który powiedział krótko, to co się dzieje w tej chwili z Bitcoinem, to jest jeden wielki globalny protest przeciwko politykom i przeciwko tym największym bankom inwestycyjnym. Tak też może być. Anyway, wracamy do dolara z jenem, bo naprawdę czasu coraz mniej. Wracamy do dolara z jenem na zasadzie bardzo istotnych wydarzeń w ciągu ostatnich dwóch tygodni, a mianowicie przede wszystkim nie udało się niedźwiedziom podtrzymać kwestii związanych z przełamaniem 111,80 dwa tygodnie temu, tak? Zejście, które spotkało się z bardzo agresywnym podejściem od strony byków, jeśli chodzi o tą poprzednią podaż, która została wybita. Czyli próba zejścia poniżej tych poziomów dwa tygodnie temu spotkała się z natychmiastową reakcją byków. I w zeszłym tygodniu doszło do domknięcia już z powrotem powyżej tych poziomów, tak? No to skoro tu był popyt, to po zamknięciu brakło trochę do retestu, bo tutaj wydawało mi się, że ten retest było bardzo blisko tego retestu tutaj, no ale trzeba żyć dalej, trzeba szukać miejsc związanych z tym, co się dzieje teraz. I teraz z tej perspektywy jesteśmy w okolicach chwili obecnej, jesteśmy w okolicach otwarcia tygodnia, jesteśmy w okolicach maksów, które zostały poprawione z zeszłego tygodnia, czyli na ten moment stopy, tak? Zaraz to będzie lepiej widoczne na niższym horyzoncie czasowym. I to jest bardzo istotny rejon, jak za chwilę zobaczycie z perspektywy wykresu dziennego, bo to też już rano przerabiałem dzisiaj, jak się przygotowywałem. Kwestia ewentualnej głowy z ramionami, o której sobie rozmawialiśmy również, a mianowicie tego, co widzimy w tym momencie i jesteśmy no, gdzieś w okolicach, gdzie to prawe ramię ma szansę być tworzone, tak? Zwłaszcza, że kwestie związane również z potencjalną podażą, poziomy związane z wykresem tygodniowym, linia niebieska, o tych rzeczach kilkukrotnie sobie rozmawialiśmy. Co by się musiało wydarzyć z tej dobrej strony i z tej złej strony, żeby albo byki, albo niedźwiedzie przechyliły szale na swoją stronę. Jeśli chodzi o tradujących na spadek wartości dolara z jenem, czy ogólnie spadek wartości na dolarze, no to prawdopodobnie kwestie związane z rentownościami, na przykład 10-latków, które są w tej chwili poniżej 2,35, jeśli pamiętam, jak ostatnio sprawdzałem. Wczoraj testowaliśmy tam 2,31 chyba, ale obroniliśmy się w istotnym miejscu. Rentowności. Tyle tylko, że wydaje się, że jeśli tutaj nie będzie podpórki, czyli kwestii wyjścia powyżej 2,40, no to ten dolar z jenem gdzieś tam może nam tutaj w zakresie tej starej zmienności
się usadowić i tyle, tak? I nie bez przyczyny zakreśliłem tą starą kwestię tutaj ze zmiennością, ok? Z perspektywy takiej, że jesteśmy pod poziomem połowy tej starej zmienności tutaj, tak, 50%. A to jest kolejny przyczynek do tego, poza tym, że będziemy próbowali tworzyć być może prawe ramię, to jesteśmy poniżej 50% tej zmienności i tutaj te kwestie związane z próbą jeszcze jednego ataku nie są wykluczone, tak? I z tej perspektywy, zwłaszcza, że jesteśmy też pod poziomami związanymi z błahostką, wydawałoby się, która została skorygowana w zeszłym tygodniu, a mianowicie ze spadkiem związanym w końcówce sesji, no tak późnym popołudniem w zeszły piątek, rewelacje związane z Flynnem i z tym, że będzie zeznawał przeciwko przeciwko Trumpowi, okej? No to o ile zostały one w weekend zagenerowane, tak, i rynek próbował wyjść górą, okej, ale co się okazało, że to nic innego, jak stopy z tych shortów zostały wpuszczone w maliny, mieliśmy cofnięcie, no i w nawiązaniu do obrony złamanych swingów mieliśmy ruch. Także co wiemy na ten moment na pewno? Na pewno wiemy, że to cały ten region w kierunku 113,05 od 112,90 do 113,05 potencjalna pula związana ze stop lossami. I dziwi mnie, bo gdyby rzeczywiście tutaj te poziomy bardzo szybko zanegowane tym, że to był fake news, no, że nie jesteśmy powyżej. No ale wystarczy spojrzeć na tarapaty, w których znalazł się na przykład Nasdaq po tych cofnięciach, cofka na rentownościach, no i to musiała być reakcja na dolarze z jenem. Tyle tylko, czyli 112,95, 113,05, 112,90, 113,05 to są poziomy, na które warto zwrócić uwagę dzisiaj, jutro, zwłaszcza, że payrollsy mamy. Z perspektywy, gdyby tutaj była tylko próba znowu poszukania jakichś zleceń stop lossów i zostały te poziomy odrzucone, to próba podłączenia się z tej strony. Ale to nie jest tak, że byki będą stały biernie, bo jeśli weźmiemy pod uwagę całokształt w tym roku na przykład i tego, jak słaby był dolar, generalnie jeśli spojrzymy na wykres indeksu dolarowego, no to tam pewne, że zwłaszcza na dzienny, no to będzie widać, jaki był kierunek obrany, ale w rozbiciu na poszczególne pary, no to akurat dolar z jeden to był w miarę trzymał fason, tak? I teraz do czego zmierzam? Do czego zmierzam tutaj intradayowo? Ja wspominałem o tym, że brakło mi przy tej powrocie, brakło mi tego retestu w okolicach 111,80 w dniu wczorajszym ze względu na teraz znowu, jeśli mówimy o spód, o złamanych swingach, to tutaj odrobinę brakło i nie wykluczyłbym tego, czyli tu jest potencjalna pula stop lossów, ale nie wykluczyłbym, że jeśli spróbujemy zaatakować 111,80, że rynek będzie próbował podejść do góry. To teraz próbując podsumować dolara z jenem z krótkiej strony rynku, przepraszam, nie z krótkiej strony rynku, tylko podsumować dolara w krótkim horyzoncie czasowym, to 112,90, 113,05 do góry, obserwacja, co tam się dzieje, a próba podejścia z drugiej strony rynku, to tutaj te okolice 111,80, o których wspomniałem wcześniej, na razie jest do nich daleko, tak? Jak można byłoby się spróbować pod tego dolara ustawić, jeśli ktoś wierzy w kontynuację wzrostów i z jego analizy tak to wynika, to czy jakieś szanse na podłączenie się w chwili obecnej pod dolara z jenem, no to jest kwestia tego, czy utrzymamy w cudzysłowie tą zawrotkę tutaj, tak, ten swing dolny tutaj, czy utrzymamy wyjście powyżej maksów i otwarcia z dnia wczorajszego, okay? Czyli to są okolice 112,60, tak naprawdę, no to wróćmy na godzinowy, zobaczmy 112,60, 112,60 to są te poziomy tutaj, okay? Czyli ten
Dwa górne cienie, które zostały wybite, czyli to jest wybicie powyżej tych maksów z dnia wczorajszego. Przepraszam, otwarcia z dnia wczorajszego. I to jest ten pozytyw, tak? I teraz w tym całym pozytywie, biorąc pod uwagę, że wczoraj mamy dolny cień, próbujemy wybijać wczorajsze otwarcie i maksy, no to z perspektywy intraday i byków jest pozytywne, dopóki jesteśmy powyżej tych poziomów. I teraz co ja bym chciał zobaczyć, gdybym próbował podejść pod dolara z jenem z perspektywy intraday pod długie pozycje, no to popatrz, zawsze patrzymy na to, co się wydarzyło z lewej strony, tak? I ewentualny spike, a tu mamy, kto mi powie, co mamy tutaj? Wzrost, tak? Czyli ewentualnie byłoby to połączenie dla szybkiej próby kontynuacji. Natomiast ja wspomniałem również o tym, że patrzymy zawsze na lewą stronę i w przypadku dolara z jenem, no tutaj jedna i druga strona, zresztą tak jak na euro-dolarze, no ma swoje argumenty do tego, żeby pewnych poziomów bronić, w związku z czym podsumowując, dolara z jenem 112,90, 113,05 od góry, 112,60 do 112,35 jako pierwszy poziom. Natomiast bardzo ostrożnie bym do tego podchodził, bo jeśli zanegujemy wczorajsze poziomy, jeśli chodzi o otwarcie, czyli jeśli wrócimy pod te poziomy, ok, bez szybkiego tutaj nadbitki, no to może się okazać, że właśnie patrząc na lewą stronę wykresu, że rynek mimo wszystko spróbuje zaatakować te minima z wczoraj, tylko po to, żeby spróbować przetestować złamane swingi i ewentualnie, tak? Teraz jakie mogą być scenariusze? Kilka. Przygotowując się pod payrollsy, to może być albo w dniu dzisiejszym próba wyrzucenia kolejnych stop lossów, ok? I próba, czyli poszukanie płynności do góry i poszukanie płynności na dół celem dojechania, w zależności od tego, jak będziemy się zachowywali dzisiaj w ciągu dnia, albo rynek najpierw, na przykład będziemy świadkami kolejnej próby cofnięcia na indeksach, czyli rynek wykorzysta ewentualnie nieudane wyjście, czy brak możliwości utrzymania powyżej 112,60, cofnie się, pojedzie najpierw późny Nowy Jork, wczesna Azja, tak, czyli przed payrollsami, poszuka tych stop lossów, obroni złamane swingi i payrollsy zadziałają na korzyść dolara z jenem. Tyle tylko, jedna rzecz z perspektywy traderów związanych z rynkiem walutowym, myślę, że nie headline będzie najważniejszy, czyli nie to, że tam 180 albo zgodnie z przewidywaniami, a trzeba patrzeć na płace, na kwestie związane z płacami, no bo to jest ten czynnik inflacyjny, a inflacja to jest to, czego w tej całej układance Fedu brakuje. Pytanie zasadnicze, czy jutrzejsze payrollsy, jeśli można tak powiedzieć, w cudzysłowie przyklepią grudniową podwyżkę stóp, a przypominam, że payrollsy jutro, a w przyszłym tygodniu Fed, zresztą we wtorek będziemy mieli przed Fedem spotkanie, a w czwartek z samego rana będzie można spróbować przetestować, jak reaguje rynek po Fedzie, bo przypominam, że będziemy mieli spotkanie w ramach sesji live, sesji na żywo z Tickmillem. Okay? Na ten moment powiem tak, że rzeczywiście gdyby się tutaj cofnęli w okolice 112,40 jakimś spajkiem, to ta strefa tutaj, schodząc na niższy horyzont czasowy, tutaj pewnie to się nie wydarzy w ciągu najbliższych kilku minut, a nasza sesja powoli dobiega końca, ale to są poziomy, na które będę zwracał uwagę w dniu dzisiejszym, a jeśli chodzi o ewentualnie próbę szukania krótkich, no to kwestia próby wyjścia górą z odrzuceniem, to byłoby tutaj bez zlecenia, nie tak jak na przykład na ETK-u czekamy ze zleceniem, tylko tutaj próba wyjścia górą musiałaby być związana z jakimś gwałtownym odrzuceniem, wtedy schodząc na niższy horyzont czasowy, kwestie związane z próbą uzyskania potwierdzenia na zasadzie formacji strefy podażowej, potencjalnej strefy podażowej w ramach niższego horyzontu czasowego, czy coś, o czym we wtorki sobie rozmawiamy.
Ja generalnie na ten moment wciąż jeszcze lekko pozytywnie, jeśli chodzi o dolara. I kwestia funta na koniec. Jeszcze tylko rzućmy okiem, gdzie jesteśmy, na czym. No na bitku wolno, ale do góry. Na złocie trochę miejsca do 12,65 mamy. Na etku czekamy z zleceniem. Na daksie bliżej mi do tego zbierania na dole, no ale do zbierania na dole to też trochę jest miejsca. Dolar z jenem wiemy, to funt z dolarem na koniec i tu jest najciekawiej z perspektywy średniego terminu, że się tak wyrażę. Biorąc pod uwagę, czy startując z perspektywy wykresu tygodniowego, kwestia związana z tym, że no ja przynajmniej patrzę zawsze na to, co się dzieje, na to, co się dzieje z lewej strony. I tutaj troszeczkę inaczej to wygląda na tygodniowym, troszeczkę inaczej to wygląda na dziennym. I zaraz schodząc na dzienny o tym powiem. W każdym bądź razie, jeśli... Ja przepraszam, muszę zmienić kolor. Okej. Jeśli tutaj mówimy z perspektywy wykresu tygodniowego, no to myślę, że tym powrotem, z którym mieliśmy do czynienia tutaj, tradujący na wzrost wartości na funcie mieli prawo sobie strzelić, że się tak wyrażę, w kolano, doprowadzając do zejścia poniżej tych poziomów, które widzimy z lewej strony, łącznie z tym flash crashem na funcie, tak? To, co widzimy w chwili obecnej, to dla mnie jest kwestia związana, że z perspektywy średniego terminu, okay, to jest powrót do tej podaży. No i jakby na poparcie tej teorii w tym tygodniu mamy takie, a nie inne zachowanie funta. Okay? Tyle tylko, że z perspektywy wykresu tygodniowego i to, o czym wspomniałem, że to się będzie odrobinę różniło w porównaniu z wykresem dziennym, niedźwiadki potrzebują zejścia poniżej cen zamknięcia tutaj w okolicach 32-30. To jest na razie tak czy tak, to jest potencjalny cel dla niedźwiedzi. Natomiast z perspektywy, przechodząc na wykres dzienny, to wygląda już znacznie lepiej, jeśli chodzi o niedźwiadki, bo my jesteśmy już poniżej tych poziomów, a tutaj z dziennego to są poziomy związane z najwyższym otwarciem i zamknięciem. I to jest ten cały cykl, z którym mieliśmy do czynienia. Nieudane wyjście górą. Patrzymy na lewą stronę. Konsolidacja, próba powrotu i walczymy na tych poziomach, tak? I w chwili obecnej wracamy pod te poziomy z niebieskiej przerywanej linii. Okay? I z tej perspektywy, dopóki nie wrócimy, nie zamkniemy się powyżej, to jakby moje nastawienie jest takie lekko przechylone w stronę południową. Okay? 34,50 wydaje się kluczem w cenach zamknięcia. Natomiast to nie jest też tak, że tutaj byki nie próbują, bo na przykład to moje nastawienie akurat zostało wczoraj zweryfikowane, bo je próbowałem tutaj, zwłaszcza po zejściu poniżej 33,75, timing był słaby, tak? No tutaj próbowałem szukać jakichś krótkich ze względu na to, z czym mieliśmy do czynienia tutaj. Natomiast to zostało z bardzo niewielkim stop lossem szybko zweryfikowane. Bo prawdą jest, że byki też mają swoje argumenty. Kwestia wzrostu bazy, ewentualnie próby kontynuacji, to jest to, z czym się zmagają tutaj jedni i drudzy. To, o czym wspomniałem w przypadku euro-dolara i dolara z jenem, no jesteśmy w takim momencie, a jak spojrzą Państwo na koszyk dolarowy, to tam znajdą Państwo potwierdzenie tego, o czym mówię, że na wszystkich parach głównych związanych z dolarem, te, które mają wpływ na koszyk dolarowy, no jedna i druga strona ma swoje argumenty, bo z perspektywy koszyka dolarowego w tej chwili dolar testuje dość istotne poziomy, gdzie z perspektywy wykresu dziennego ma prawo pojawić się podaż, czyli chętni do sprzedaży dolara, tak? W związku z czym
no, gdzieś tam w każdym miejscu, w każdym momencie jedna i druga strona będzie próbowała przejść szale i powiem tak, no, wydaje mi się, że od początku tego tygodnia rynek próbuje grać dolara pod tą podwyżkę. Nie wiem, czy po tym, jak w przyszłym tygodniu będzie podwyżka, czy dolar będzie zyskiwał, czy tracił na wartości, nie wiem. Na razie próbuję ogarnąć to, co próbują tradować teraz i wydaje się, że próbują tradować albo pod payrolls, albo już pod Fed tego dolara. No i te odrobinę wyższe poziomy na tym dolarze są możliwe, a to, o czym wspomniałem w przypadku już teraz konkretnie funta, okolice 32-30, no to znowu to jest ewentualnie kwestia związana z tym popytem, który nas wyprowadzał do góry, no i to są miejsca, gdzie mamy potencjalną pulę ewentualnie stop lossów, tak, czyli 32-30 ze stop lossami w celu, gdybyśmy tutaj zjechali, w celu ewentualnie, gdyby ktoś chciał bronić i czy częściowo realizować, to znajdzie taką płynność tutaj, tak, tak mi się wydaje przynajmniej. Natomiast tak jak mówię, no, nieudana próba zejścia poniżej 33,75 może skutkować ewentualnie próbą podejścia wyżej, tyle tylko, że skoro to była nieudana próba tutaj, ok, i rynek szybko wrócił, no to jedno, co mnie zastanawia w tej układance, to dlaczego tak słabo, tak, z perspektywy tradujących na wzrost wartości, to dlaczego tak słabo? I tutaj wraca temat, musimy na chwilę przejść na wykres dzienny z perspektywy funta i wraca temat, oj, tu mam troszkę źle kwestie związane z otwarciem tygodnia. Raz, dwa, trzy, cztery. Powinna być trochę niżej. To jest jeszcze z zeszłego tygodnia, przepraszam. Kwestie związane na funcie z tym, jak rozpoczęliśmy tydzień, tak? Czwartek, środa, wtorek, poniedziałek. I tydzień na funcie. O, rozpoczęliśmy w tym miejscu. To, czego tutaj z tej perspektywy funta bym się obawiał, to jest kwestia, będąc nastawionym na spadki, to jest kwestia, że rynek może chcieć, jeśli nie udałoby się tu przełamać minimum wczoraj, sprzed wczoraj, no to rynek rzeczywiście może się poddać na funcie i tutaj byki mogą spróbować zdobyć przewagę na zasadzie próby budowy dolnego swingu, tyle że za chwilę na 34-30 będą miały problem z perspektywy wykresu dziennego i wyższego, bo to jest otwarcie tygodnia, a na niższym 34,08 za chwilę pokażę, jest też potencjalna podaż. Także no jest tutaj wąsko, biorąc pod uwagę z wyższego horyzontu i lewą stronę wykresu, gdzie jesteśmy, no to wciąż mi się wydaje, że tutaj tradujący na spadek wartości na funcie powinni w pewnym momencie spróbować przechylić szalę na swoją korzyść, na co należy uważać, na co funt jest bardzo uczulony w tym tygodniu i w zeszłym był również, no to kwestie związane z Brexitem, a dzisiaj w szczególności pani Teresa May wróciła do Brukseli, także gdzieś tam pewnie w okolicach południa, czy jak już skonsumują jakieś jedzenie, jakieś pierwsze przecieki, pierwsze informacje na temat kontynuacji rozmów związanych z Brexitem mogą na rynek napłynąć i tutaj w szczególności trzeba być na to uczulonym, bo z perspektywy day tradingu i z perspektywy próby dopasowania się wejścia z bardzo ciasnymi stop lossami, no to może być problem, bo bardzo szybko taka pozycja ma prawo zostać wyrzucona z rynku. No tutaj na tym punkcie funt rzeczywiście jest odrobinę czuły. Wracając do kwestii związanych z tym, gdzie ta ewentualna podaż może rezydować, to tak jak wspomniałem, poziomy związane z otwarciem tygodnia, ale również poziomy związane z całą tą tutaj próbą podejścia i poziomy, z których tak naprawdę te minima zostały osiągnięte, w związku z czym ta strefa wygląda mniej więcej w sposób na funcie w sposób następujący. To się zaczyna wszystko w okolicach już 34,8, 34,10, tak, czyli ciasno jak na funta, można powiedzieć, w związku z czym schodząc na niższy horyzont czasowy, co ewentualnie chciałbym zobaczyć troszeczkę inaczej na funcie niż na euro, bo tutaj jakby nie będę czekał z zleceniem oczekującym, tylko w przypadku funta typowo ewentualnie czekanie właśnie na, jeśli jakiś poziom związany z potencjalną podażą, to być może najpierw próba poszukania stopów
i dopiero ewentualnie przyłożenie, tak. Dopóki jesteśmy poniżej 34-40 na zamknięciu na wykresie dziennym, no to longi w okolicach obecnych poziomów nie bardzo do mnie przemawiają. Ok. No i tym optymistycznym akcentem dojechaliśmy do końca naszego spotkania. Akurat dzisiaj nam rynek niespecjalnie dopisał z perspektywy jakby wejścia od razu. Czekamy na ETK-u, czekamy na wydarzenia związane z dolarem, z jenem i na funcie. DAX ma daleko zarówno do naszej podaży, jak i naszego popytu. Złoto ma daleko do naszej podaży, a bitek, no to raczej longi na cofnięciach póki co, niż próba szukania na siłę shorta, przynajmniej przed debiutem, jeśli chodzi o kontrakty terminowe na Chicago Mercantile Exchange. Także najbliżej do par walutowych, najbliżej do dolara póki co. Proszę pamiętać jutro payrollsy. Proszę pamiętać w przyszłym tygodniu Fed, o tym będziemy sobie jeszcze rozmawiali. Ja za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję Państwu, bardzo dziękuję serdecznie Kitmilowi. Zapraszam na wtorek na 18 na sesję teoretyczną i w przyszły czwartek na sesję na żywo. Będzie bardzo interesująco. Mam nadzieję, że rynek dopisze, bo będziemy tuż po decyzji Rezerwy Federalnej. Ja mam na imię Piotr, bardzo serdecznie dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia, mam nadzieję w komplecie już we wtorek. Trzymajcie się ciepło, nie dajcie się złamać w pułapkę, cześć.